kiedy wchodzisz do banku i widzisz te eleganckie biurowce i elegancko ubranych ludzi, wydaje ci się, że to są profesjonaliści, a sama organizacja rządzi się etyką i prawami biznesowymi. Wielu ludzi, którzy zajmowali się getbackiem, mieli później problemy. Ja chcę pożyć jeszcze, rozumie pan? Nie będę ryzykował, więc nie odpowiem na to pytanie. Wie pan, on jest mocno wystraszony, no delikatnie mówiąc. Ja akurat dowoził niechcący nagrania, jak ja byłem w areszcie, bo ginęły nagrania. Czy często używał podtekstów seksualnych? Tak, bardzo często używał takich podtekstów. Było pokazane wycena getbacka na 1 200 000 000 zł. Odezwał sobie wszystkich prezesów z grupy i kazał przynosić im suwmiarkę, żeby sobie zmierzyć, czy to ja, czy on mamy dłuższego. Doczepiał sobie włosy podczas w ogóle oprawy całej tej transakcji związanej z wyłudzeniem środków finansowych. Powiedziałam wówczas do Giertycha: panie mecenasie, nikt tego nie podpisze, bo to nie jest prawda. A co on odpowiedział: tu nie chodzi o to, co jest prawdą, a co nie. A jak ich potem uniewinnią, to już nikt nie będzie tego pamiętał. Ja powiem krótko, panie dyrektorze. Żadnego parasola nad getbackiem nie dostarczam. Szło bokiem prywatnie do Leszka Czarneckiego, a to bank powinien dostać te pieniądze. Pan Czarnecki został oszukany. Bankier też mi powiedział, że jest oszukany. No i ja właśnie pomyślałem, kim jestem ja wobec tego. Mówili mi, co mam robić, żebym na spotkaniu z Ryszardem Kaczorkiem, które nagrywała. Że to jest ustawka, w której brali różni, bardzo różni ludzie, ważni. I tutaj naciągnięto państwo polskie. Jest oczywiste dla każdego, że tutaj polityka wchodzi w grę. Ja nic nie muszę. Nie, akurat ja myślę, że pani musi. To nie jest tak, że można w tym kraju oszukać ludzi. Czy było robione śledztwo? Nie było robione śledztwo. Trzymali nas, bylebyśmy gadali różne rzeczy, a oni nigdy tego nie sprawdzali. Nikt nie sprawdzał, gdzie poszły pieniądze. Do tego jeszcze mamy cały cyrk polityczny wokół całej tej sprawy. A wszyscy chcą zaorać, beton zaorać, żeby śladu nie było, co narozrabiali.